We wtorek rodzina, przyjaciele i znajomi żegnali Janusza Płońskiego. To dzięki niemu przez wiele lat suwalczanie mogli się cieszyć wymyślonym przez Jerzego Brzozowskiego piknikiem kawaleryjskim. Janusz Płoński zmarł w sobotę 18 marca w wieku 71 lat. Dzięki jego wsparciu, jego wielkiemu zamiłowaniu do tradycji kawaleryjskich, piknik odbywał się z coraz większym rozmachem, a najmłodsi suwalczanie dostawali niejedną lekcję historii. Tak żegnał go Jerzy Brzozowski. Pogrążona w żal rodziną, Panie Wiesiu, Arturze, Szanowni zebrani, koledzy kawalerzyści. Kiedy przed 17 laty zwróciliśmy się z Krzysztofem Swobodowskim do pana Janusza Płońskiego z prośbą o pomoc w realizacji nowego pomysłu, pikniku kawaleryjskiego, nie spodziewaliśmy się, że będzie to znajomość tak ważna w naszym życiu. Przez następne 16 lat organizowaliśmy wspólnie, przy wielkiej przychylności i pomocy pana Janusza, kolejne pikniki, przybliżając mieszkańcom miasta i regionu historię i tradycję polskiego rycerstwa, polskiej kawalerii, suwalskiego garnizonu. Po zrealizowaniu programu imprezy spotykaliśmy się wszyscy w stadninie, gdzie często do białego rana trwały dyskusje, polemiki, zawiązywały się sympatie i przyjaźnie. Wszyscy czekaliśmy cały rok, żeby znów spotkać się, a koledzy z całej Polski przyjeżdżali tu do chłopaków z Suwałk i do pana Janusza. O tym, jak ważne to było dla nas wszystkich, niech świadczy ilość mundurów, które widzimy wokół siebie. A przecież wiele osób przybywało bez mundurów. I tak naprawdę, ponieważ jest to normalny dzień pracy, przyjechały tu zaledwie delegacje stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych i grup nieformalnych. Kiedy przed 9 laty zdecydowaliśmy się wsiąść na konie, a niedługo potem zakończyliśmy grupę rekonstrukcji historycznej garnizon Suwałki, pan Janusz był zawsze z nami. Na treningach, na inscenizacjach i grach miejskich, na rajdach konnych, na wspólnych wypadach do kolegów i przyjaciół. Zawsze można było liczyć na jego obecność, pomoc, dobrą radę, bądź krytyczną uwagę, która zawsze wychodziła nam na dobre. Każda jazda kończyła się wspólną kawą, na którą zapraszał gospodarz. Zimą w domu, latem na podwórku. A kawa połączona była z rozmową. Z panem Januszem nie rozmawiało się o sprawach błahych, przyziemnych. Nie wypadało. Rozmowy skupiały się wokół trzech tematów. Koni, które kochał. Historii polskiej, której był wielkim znawcą i miłośnikiem. I aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Teraz, gdy odszedł od nas ciężkiej chorobie, z którą tak dzielnie się zmagał, wyobrażamy sobie, że gdzieś tam, w górze, galopuje sobie po niebieskich łąkach na jednym z koni, których już nie ma w stadninie przy Brejmontu. Wspólnie z całymi zastępami konnych, którzy odeszli przed nimi, ramię w ramię z tymi, których bardzo szanował, podpułkownikiem Jerzym Dąbrowskim Paszką, majorem Leonem Racieńskim, majorem Zygmuntem Szyndzielarzem, rotmistrzem Witoldem Pileckim, o których nam często tak opowiada. I myślimy, że gdyby urodził się jakieś 50 lat wcześniej, byłby jednym z nich. Pan Janusz odszedł i pozostała po nim ogromna pustka. Pustka, której wypełnić nie sposób, którą możemy jedynie próbować zabliźniać, pamiętając o nim, pamiętając jego dobroć, mądrość i uczynność, pamiętając jego pogodne spojrzenie i miły uśmiech spod krzaczastych wąsów. Do zobaczenia, panie Januszu. Spoczywaj w pokoju. Żegnał go także niezwykle wzruszająco syn. Tak jak go znacie wszyscy, jak go znajdziecie
Był najlepszy. Najlepszy ojciec, najlepszy dziadek. Niektórzy mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. To nieprawda. No bo kto go zastąpi? Jak nie wyglądał nasz piknik w czerwcu bez niego? Który zastąpi wnuka? Żonkę. Koledzy ułani, w tym czerwcu też będziemy na was czekać z otwartymi drzwiami, bramami, żebyście przyjechali i byli z nami. I żeby nasz piknik się odbył. Inaczej, ale żeby się odbył. Chciałem tu podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w czasie choroby. Chłopakom z Gierwach, którzy zawsze byli gotowi przyjść z ojcem posiedzieć, porozmawiać, pożartować, w tym był w stanie, kiedy się trochę lepiej czuł. Koledze Tomkowi, który zawsze pomagał, nie odmawiał nigdy trudnej drogi do Warszawy, do Legnana, na Chemię. Chciałem wam wszystkim podziękować za to, że